Cześć, siemano. Dzisiaj zajmiemy się modowaniem kierownicy do Komara Sporta. W skrócie chodzi o to, że ta kierownica jest fest szeroka. Może jest przez to wygodna, ale napór powietrza, który będę miał na klatę, nie będzie sprzyjał osiąganiu prędkości. Dlatego zrobimy tak, że rozetniemy ją na środku, skrócimy, zespawamy. Tyle, ile nam pozwoli tutaj widelec, tak żeby ją zwężyć. I może jeszcze, jak wciąż będzie za szeroka, to zetniemy ją tutaj z końców, wsuniemy rączki głębiej, tyle ile pozwoli z kolei łuk i wtedy będzie już maksymalnie wąska, a zachowamy ten fajny komarowy kształt. Także teraz na tej kierownicy wymierzymy, ile można ją skrócić, a potniemy sobie tą drugą. 3 cm na stronę to będzie maks. Jeszcze z drugiej. O, tutaj też 3 cm. Także trzeba będzie skrócić ją 6, wyciąć tutaj ze środka, no i pospawać. Także zrobimy to teraz bez większego pieprzenia. Po ostatnim przygodzie zrobiłem sobie zapas brzeszczotów, także teraz już ich brak mnie nie zaskoczy. Luzujemy naciąg, zakładamy. No i teraz naciągamy. Gra. Teraz rozbierzemy tą kierownicę. Tutaj jest jakieś parę pierdół poprzekręcanych. Nie wiem, czy tu jakieś liczniki były. Te dziadaństwa, by ściągnąć. Najlepiej to by było wyciąć tyle, aż to zagięcie usuniemy, bo ktoś tutaj ścisnął tą kierownicę tak mocno, że niestety ma zagięcia. No i mamy ją gołą i wesołą. Tyle aż nie skrócimy na pewno. Ale jak dobrze pójdzie, to zagięcie schowa nam się pod obejmą. Tutaj między zagięciami jest 9, my potrzebujemy wyciąć około 6. No to akurat wylezie to zagięcie. No i widzę, się napawa. Jej, wyszlifuje. Ciężko jest wymierzyć te odległości od tych łuków, żeby były takie same. Więc najpierw utnę tą część, która była dłuższa jakby do miejsca zagięcia, bo widzicie, że jest niesymetrycznie. I później utnę tą część na długość tej. Tutaj mierzenie takie bez dobrego odniesienia jest bez sensu. Lepiej to zrobić na żywym organizmie, odciąć. Złoży się później te dwie połówki, będzie widać, która jest dłuższa i się je wyrówna. Nawet na przekroju widać, jak bardzo zostały ściśnięte te rurki. Trzeba będzie to wyklepać troszeczkę. I teraz można sobie jakoś tam złożyć, jakoś wyrównać. Nawet tak. Przyszedł mi teraz do głowy jeszcze jeden ciekawy pomysł, żeby zrobić taką kierę. Dwa takie piony w dół. Co o tym myślicie? Żeby tu uciąć i tak zrobić. Idę to zobaczyć na moto. W ten sposób by to wyglądało. Trochę Bosozuka style, ale chyba nie. Chyba jednak nie tak. Taka wizja nieco bardziej mi się podoba. Miało być bez zbędnego pieprzenia, a wyszło jak zwykle. Ale tak to jest, tak to jest. To w takim razie teraz tą dłuższą przytnę też wzdłuż tego, co było zagięte, bo i tak ten fragment zagięty jest do wyrzucenia. No i odpadło nam 4 cm. Odkręcę sobie teraz tą starą kierownicę, założymy te obejmy i będzie można sobie przymierzyć, zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No moja kiera nie jest taka powginana pod spodem. No to w sumie tyle, co teraz przycięliśmy, to jest max. To tak by to wyglądało. A te łapki były tutaj. Kurczę, podoba mi się ta wizja. Trochę jak takie stare Hondy inne. Tylko że no tu byłyby jeszcze troszeczkę większe kąty. No byłoby coś takiego. No, chyba pójdziemy w to. Jednak, żeby się upewnić, skręciłem jeszcze tą kierownicę na dwa miejsca, tak żeby mi się nie kiwała na boki. No i to niestety nie będzie, no bo jest za wysoko po prostu. Gdybym się chciał położyć teraz, to widzicie, jak mam rękę. To musi być jednak gdzieś tam nisko fest, a to, żeby było nisko, musiałbym obrócić tak, wręcz w drugą stronę, a jazda z tak wygiętą ręką to się mija z celem. Więc zostajemy przy pierwszym pomyśle, tylko skracamy tyle, ile się go da. I z końców, i tutaj ze środka. Jeszcze ten przekrój spróbuję poprawić, bo tu jest wygięty, jak widzicie, ścisnę go w imadle, może się troszeczkę naprostuje. Nie wiem, czy lepszy młotek nie będzie. Jedno odrobinę poprawione.
drugie tak samo. Graj burczy. Teraz czas to pięknie pospawać. Ciężko idzie ten chrom, ale zdarłem go tylko tutaj z czubków. Zrobiłem lekką faskę pod spawanie, bo TIG-iem bym musiał chyba to porządnie wyczyścić, bo się będą kocopoły robić. A dlatego MIG-iem, że w sumie i tak to później będę szlifował, więc jeden pies. A nawet lepiej MIG-iem, bo naddam materiału. No i gitarkę można to teraz wyszlifować. Skróciłem wam trochę męki z tym, co tu się działo, bo ta kierownica nie będzie. Z prostego względu, za wcześnie tutaj przechodzi włók i mimo, że skróciłem ją ledwie tyle, 5 cm, to te opaski już tutaj nie pasują. Zacinają się na tych łukach. Śruby wychodzą pod skosem. No i to tak powiedziałbym, że średnio tutaj pasuje. Wszystko jest pokrzywione jak tylko może być, więc no to się tutaj nie sprawdzi. I oprócz tego wcale nie zyskałem tutaj na szerokości, bo zmieniły się kąty tych rączek. No i w porównaniu z oryginalnym układem, no to jest praktycznie ta sama długość. Więc świetna robota, tak trzymać. Ale spoko, ta kierownica i tak była no, testowa. Teraz już wiem, że nie ma co tutaj na środku ciąć. Kupię nową kierownicę, będzie już pochromowana z ładnymi tymi obejmami. Oczywiście współczesny duplikat, bo grosze kosztuje, więc skorzystam z tego. I nie będziemy skracać jej tutaj na środku, bo już wiemy, że to jest niepotrzebne i nic nie daje. Tylko skrócimy ją z końców. Na końcach z dwóch stron można po 5 cm skrócić. Rączki mi się zejdą do środka tutaj bardziej niż w to miejsce, także no z 10 cm się zwęzi to wszystko i na razie na tym pozostaniemy. Miałem jeszcze kombinować z tą kierownicą, żeby przykręcić ją jeszcze niżej w ten sposób i tutaj pospawać, robić drugą tu, ale niewygodnie mi się siedziało. Na tym oryginalnym ułożeniu dużo wygodniej mi się siedzi, a no trzeba będzie tam w miarę móc tym operować wygodnie przy takich prędkościach. Także zobaczymy się, jak już będę miał funfelnówkę kierownicę. No i przyszła mi kierownica, a nawet dwie kierownice. No stwierdziłem, że spróbuję jeszcze kierownicę od motorynki, zobaczymy jak będzie wyglądać, będzie ona jeszcze niżej. Tu mamy obejmy, nawet mają logo Rometa. No to tak, tutaj mamy motorynkę, a tutaj mamy komara. No i co, motorynka jest już na starcie szersza 10 cm, więc coś czuję, że będzie odpadać. No ale przymierzmy ją sobie, zobaczmy jak będzie wyglądać. No powiem wam, że źle nie wygląda, ale ją chyba bym musiał na środku skracać, bo tu strasznie dużo jest odległość od tego widelca i dziwnie to wygląda w tym momencie. No to tak, motorynka. Śmiesznie, dziwnie. Ale chyba odrobinkę za nisko. Tak mi się wydaje. Komar dla porównania. No, komar to jest to, czego tutaj trzeba. Jest na odpowiedniej wysokości, wygodnie się siedzi. Wygląda chyba też całkiem nieźle. Też mi się już to opatrzyło, więc no wiem, że to będzie. Także motorynkę będę musiał odesłać, a komara sobie zostawimy. No dobrze, zatem pokrójmy tą kierownicę. Tylko najpierw się dowiedzmy, ile dotąd można było dojść. Tu jest taki otwór, w którym się chyba mocowało przełącznik świateł? Chyba tak. Ja nie będę miał przełącznika świateł, więc myślę, że mogę go jakoś zakryć. No to zróbmy sobie taką misję, że dojdziemy dotąd po prostu. Nie dalej, nie bliżej. Tu on taką bez obejmy. To nie możemy sobie sprawdzić, jak to się nam blokuje. Tak to się nam blokuje. No, na szerokość taśmy trzeba uciąć. No i teraz piła taśmowa i jedziemy z tematem.
Teraz z lekka krawędzie tutaj spilnikować. No i gitarka. Mamy to. Węższa już nie będzie. Nie ma co szukać. Myślę, że i tak jak 10 cm ją skróciliśmy, to będzie to lepiej wyglądać. Teraz zobaczmy jeszcze, czy nam zakryje ten otwór. Zakryło. Tu jeszcze będzie kołnierz, więc jeszcze głębiej to będzie tutaj wsunięte. Więc jest elegancko, o to mi chodziło. Więc tak muszę iść. Jedna. I druga. Zadziwiająco gładko naszły. Były za duże, ale może się zacisną. I w każdym obejmę po śrubce. Luksusowo jest. O, nie za wiele się zwęziło, ale zawsze trochę. To teraz możemy jakieś rączki ogarnąć. No to ogólnie w swoich zapasach mam takie dziadostwo. Może coś się da z tego uratować. No tylko wiadomo, że to jest wszystko niestety bez powłok. Ale umyć można i przygotować. Tak, biegi z tej strony. Kurde bol. Dalej nie? No czekajcie, a zobaczmy rol gaza jak wchodzi. Też ciasna. Po prostu w takiej dokładności jest zrobiona ta kiera. No tu powinny w miarę na luzie najść. Ojejku, jejku. Ale mam pewien pomysł patent. A pomysł patent wygląda tak, że wykręcamy sobie tą śrubę, która tutaj zaciska później. I wkręcamy ją z drugiej strony. Jednocześnie w szczelinę wkładamy blaszkę. I tym sposobem nam się powinno to rozgiąć na stałe, żeby się nie męczyć z jakimś tam śrubokrętami czy czymś. Blaszka mogła być grubsza, ale chyba na razie takiej nie mam. Trzeba jeszcze blachą teraz nie porysować. Jeszcze troszeczkę można rozgiąć. No i widzicie, już jest luźno. Najgłębiej jak się da. Czyli tyle. Teraz to jest rozgięte. Te łapki są cynkowe z tego co widzę, z 41A stop. Jeśli to jest to, jeśli dobrze widzę. Więc nie wiem jaką one powłokę miały oryginalnie. Czy one były po prostu galwanicznie jeszcze ocynkowane, a ten cynk jako odlew. Czy malowane, czy chromowane, ciężko stwierdzić, bo to wszystko oblazło z tego, czy po prostu wypolerowane. Nie wiem, muszę się to dowiedzieć, zgłębić temat. Kręcamy śrubkę i wkręcam. Ciema, działa. No jeszcze dla wizualizacji klamkę założymy. Elegancko z drugiej strony. No to wszystko tutaj trzeba było dać do połowu, żeby to wyglądało jakoś. No i rączkę zmienić. Ale to nie jest temat na dzisiaj. Tematem na dziś było zwężenie kierownicy i to myślę, że się powiodło. Już miał być koniec odcinka, ale nie da mi, żeby ta kierownica była jeszcze wciąż taka szeroka. Zetniemy tą nową kierownicę też, tylko zrobimy to inaczej. Wytnę sobie środek i pospawam dwa razy kierownicę pod tymi obejmami. Także wciąż będzie ładny chrom, teoretycznie, jak nie zlezie od temperatury. A spawy będą ukryte pod obejmami. I możliwie jak najbardziej na krawędzi obejmy, przez co obejma będzie trzymać na prostej rurce, a nie na tym łuku, a niżej już łuk się będzie mógł zaczynać. Także spróbujemy to jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie zepsuć. Bo taka wąska kierownica dużo bardziej mi się podoba niż ta szeroka i lepiej się wpisuje w te widełki komara. Przy okazji usuniemy te wystające poza obejmy radełkowania, bo jak widzicie tu jest zaznaczone dokąd docierała wcześniej obejma. Mam zaznaczone teraz ile wytniemy, tym razem troszeczkę mniej, po 2 cm na stronę, razem 4 cm się nam powinno zejść do środka. No i jak widzicie będziemy spawać przy samej krawędzi i obejmy, także jeszcze to radełkowanie na pewno zniknie. Tylko mam nadzieję, że spawu nie będzie widać i że nie trzeba będzie dawać jej do chromowania.
Sprawdzę sobie teraz na tych skrawkach, czy da się je pospawać bez czyszczenia. Bo tak było bardzo miło, bo trochę się boję, że uszkodzę coś przy czyszczeniu, ten chrom. Znaczy przy kierownicy troszkę krawędzie pilnikiem oczyszczę, ale nie chciałbym czyścić tak głęboko, żeby też nie wystawało później to gdzieś zdarte. Nie, idzie pięknie, nawet nie czuć, że coś jest nie tak. Później tylko z brzegu się przeczyści ten nalot i będzie elegancko. Teraz odrobinkę pilnikiem te krawędzie. Wstępnie przeszlifowanym przymierzymy sobie, jak będzie git, to ja sobie później już to doszlifuję do końca papierkiem i tak dalej. Przemaluję, żeby nie rdzewiało. Na razie przymierzmy. Tu jak widzicie komar jest w stanie dalszego rozkładu. Wyjąłem silnik i zdemontowałem koło, bo teraz się powoli będę zajmował przerobieniem tego koła, co pewnie będzie w następnym odcinku. Dlatego już się nie za bardzo będę do niego przymierzał dzisiaj, ale spróbuję założyć tą kierownicę. Mam nadzieję, że dobrze wymierzyłem i że obejmę zasłonią spawy. Tak jest, zasłonią. Jest sztos. I teraz to tu gdzieś ładnie przy tym widelcu przechodzi. Niby 2 cm, a wydaje mi się, że bardzo dużo w wizualu zmienia. Dobrze, no to teraz po nakrętce, na każdego. No popatrzcie, nie ma ani śladu, że coś było spawane. Tak miało wyjść. No i wreszcie dopiąłem swojego, skróciłem w dwóch miejscach, jest złoto. Mamy pochromowaną kierownicę. Spawów nie widać. No i dokładnie tak jak chciałem wygląda i dokładnie tak się zwężyła, jak to miałem w tym pierwotnym planie. Także na dziś to wszystko. Jak już wspomniałem, w następnym odcinku pewnie koło będziemy przerabiać. Jak? No to się dowiecie tam. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie, trzymajcie się, strzała!